Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan Skarczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 94 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: Patch 2.02 do Diablo 3, Hotfix z 7 marca, pierwszy rzut oka na krwawe moczary, co nowego w Patchu 2.01, bonusowe doświadczenie, spot reklamowy Reaper of Souls, Blizzard podczas Intel Extreme Masters w spotku. Błąd z maksymalną ilością złota. Akcesoria Reaper of Souls. Patch 1.0.3.1 do Diablo 1 HD. Konkurs Rivida oraz Diablo 3.net.pl. Reaktywacja klanu Hell Warriors oraz nadchodzące zloty Diablo. 4 marca był dniem wprowadzenia do systemu kolejnej poprawki, tym razem oznaczonej cyframi 2.0.2. Zmiany były oczywiście o wiele mniejsze niż w przypadku łatki 201 i obejmowały przede wszystkim zwiększenie ilości doświadczenia wymaganego do awansu na kolejny paragon po 500 poziomie, przywrócenie możliwości handlowania złotem w domu aukcyjnym oraz naprawienie pomniejszych błędów i eksploitów w grze. Patch 2.02 był niewielki, ale Hotfix z 7 marca jest już naprawdę miniaturowy i w zasadzie wprowadza tylko jedną poważną zmianę: brak doświadczenia za zabicie potworków Shadow Vermin podczas zadania z zabiciem Iskatu. Blizzard kontynuuje odsłanianie przed graczami kolejnych elementów dodatku do Diablo 3, czyli Reaper of Souls. Tym razem na tapecie znalazło się Blood Marsh, czyli krwawe moczary. Producent szczegółowo opisuje historię krainy oraz największej tamtejszej metropolii, miasta Korwus. Po zapoznaniu się z tekstem poznacie także nieco bardziej techniczną stronę procesu tworzenia nowej lokacji. A wszystko to jedynie po to, by zaostrzyć wam apetyt na nadchodzący już za nieco ponad dwa tygodnie dodatek do Diablo 3. Ostatnimi czasy kanał Blizzarda w serwisie YouTube nie jest już zbyt często odświeżany, ale kilka dni temu został on wzbogacony o kilkuminutowy filmik, na którym Lilira omawia najważniejsze zmiany w patchu 2.01. Co prawda obecna wersja oznaczona jest numerkiem o jeden wyższym, ale zmiany w 2.01 są tak daleko idące, że warto zapoznać się z nimi jeszcze raz. 4 marca był dniem nie tylko wprowadzenia do gry łatki 2.02, ale także 50% premii do zdobywanego doświadczenia, symbolizowanej stale wyświetlaną ikonką w dolnym panelu w grze. Premia działa od 4 do 24 marca i nie wpływa na postacie z wersji konsolowej. Przygotowania do premiery Rosa idą pełną parą, czego kolejnym dowodem jest spot reklamowy przyrządzony przez producenta. 32 sekundowy filmik zawiera jedynie urywki intra do dodatku, ale warto rzucić nań okiem, żeby przypomnieć sobie kunszt wykonania tego filmu i jeszcze bardziej nakręcić się na zakup dodatku. Jeśli interesujecie się e-sportem, to z pewnością doskonale wiecie już, że w dniach 14-16 marca, w jak to pięknie określono na stronie Blizzarda, w futurystycznej arenie Spodek odbędzie się międzynarodowa impreza Intel Extreme Masters. Będzie sporo League of Legends, będzie sporo Starcrafta 2, a jeśli waszą domeną jest Hearthstone, to możecie zmierzyć się w turnieju, w którym do zgarnięcia jest aż 4000 dolarów. A jeśli macie gdzieś turnieje i progaming, to możecie po prostu wpaść po to, aby zamienić kilka słów z polskimi pracownikami Bliza, czyli Vuluxarem i ProCarem. Warto również dodać, że po zakończeniu drugiego dnia Intel Extreme Masters planowany jest zlot graczy Diablo, w którym udział wezmą również wspomniani i przedstawiciele Blizzarda. Ci z Was, którzy cieszą się ostatnimi dniami istnienia domu aukcyjnego zapewne zauważyli pewien spory błąd występujący w polskiej wersji językowej gry i polegający na ograniczeniu ceny wystawionego przez nas przedmiotu do siedmiocyfrowej liczby, a więc do nieco poniżej 10 milionów golda. Problem ten został potwierdzony przez Wuluxara. Jeśli chcecie swobodnie korzystać z wystawienia przedmiotów w domu aukcyjnym, to jedynym rozwiązaniem jest zmiana wersji językowej, na przykład na angielską. Hajs musi się zgadzać, a machina marketingowa musi się kręcić. Wydawana jest nowa gra, to od razu produkowane są urządzenia peryferyjne z takim właśnie nadrukiem. Nie inaczej jest w przypadku Rosa. Jeśli macie kilka zbędnych stów i szukacie akurat dobrej myszki, słuchawek czy podkładki pod szczura, to firma SteelSeries zaprasza do zakupu tychże akcesoriów wzbogaconych logotypami z Reaper of Souls. Tydzień temu wspominałem o udostępnieniu otwartej wersji testowej Mota Belzebub, a już doczekaliśmy się niewielkiego uaktualnienia. Na polskiej stronie moda znajdziecie listę zaledwie kilku zmian, aby zainstalować łatkę. Rozpakujcie plik Belzebub.exe do folderu z grą. Obrodziło panie dziejku konkursami. Pierwszy z nich organizowany przez Rivida oraz GameControl.pl, w którym do wygrania jest kopia Reaper of Souls. Aby wziąć udział, trzeba wesprzeć Rivida subem oraz zaprezentować napis Maltael. W dowolnej formie. Drugi konkurs organizowany jest przez Beliala z serwisu Diablo netpl a jego zasady są banalnie proste. Wysyłasz screena swojej postaci, a wygrywa ten, kto ma najwyższy paragon. A do wygrania ciekawy gadżet w postaci eleganckiego notesu firmy Blizzard Entertainment. Chyba nigdzie indziej takiego nie znajdziecie. Niedawno reaktywowany został klan Hellwarriors, założony prawie 17 lat temu jako klan Diablo 1, doskonale znany także wielu graczom Diablo 2, który od początku swego istnienia skupiał się głównie na trybie PvP, ale na Diablo 3 nie zaniedbują też farmy. Panowie zebrali się po raz kolejny, zrekrutowali kilku swoich kolegów znanych jeszcze z Diablo 2 oraz ponownie uruchomili swoją stronę, którą znajdziecie pod adresem wwwHellwarriors.pl. Granie, graniem, ale wszyscy mamy jakiś znajomy w świecie sanktuarium i nie mówię tutaj o Kowalów, Tristram czy afroamerykańskim Tyraelu. Dlatego warto na chwilę oderwać się od gry i zainteresować zlotami, które mam przyjemność organizować w najbliższych dniach. Pierwszy z nich zaplanowany jest na 15 marca i odbędzie się w Katowicach w restauracji Jeff's w centrum handlowym Silesia City Center. W zlocie weźmie udział Wuluksar i Proccar z Blizzarda. Drugi zlot, zdecydowanie większy i hucznie nazwany pierwszym ogólnopolskim zlotem Diablo, zaplanowany jest na 22 marca i odbędzie się w Warszawie w lokalu Broward de Brazil. Zlot organizowany jest też z powodu zbliżającej się setnej tygodniówki. Zapisy na katowicki zlot są już zamknięte, ale jeśli chcecie wpaść do Warszawy, to zapraszam do odpowiedniego tematu na forum. Śpieszcie się, bo na zlocie dostępnych mamy tylko 50 miejsc. I to wszystko w dzisiejszej 94. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień przypominając, że już 18 marca będziemy musieli pożegnać się z domem aukcyjnym, a handel w Diablo 3 powróci do epoki znanej z poprzednich części gry.